Wojna na Ukrainie, napływ uchodźców, szalejąca inflacja czy nawet pandemia nie wywołały większego trzęsienia na lokalnym rynku pracy. Przynajmniej takie wnioski można wysnuć z danych dotyczących poziomu bezrobocia w naszym regionie. W porównaniu z zeszłym rokiem to oczywiście nastąpił spadek bezrobocia. Mamy to około 300 osób w powiecie mniej zarejestrowanych. Jeśli chodzi o miasto, to jest około 200 osób mniej. Czyli w tym roku, jeśli chodzi o dane GUS-owskie, 1900 osób to są osoby bezrobotne zarejestrowane z powiatu, 1300 osoby z miasta Jeleniej Góry. To oznacza, że stopa bezrobocia w Jeleniej Górze nadal oscyluje w granicach 4 punktów procentowych, co jest jednym z najniższych wyników na Dolnym Śląsku. W powiecie karkonoskim z kolei jest ona na poziomie około 10,5%. Oczywiście sytuacja może się jeszcze szybko zmienić. W końcu do naszego regionu przyjeżdżają kolejni uchodźcy z Ukrainy, którzy od niedawna w łatwy sposób mogą podjąć pracę w Polsce. Tak, ale to też nie są dane niepokojące. Nie mamy osób z Ukrainy zarejestrowanych w naszych rejestrach w takiej ilości, której oczekiwaliśmy. Osoby te, które się rejestrują, dostają oczywiście od razu oferty pracy, bo takie są w naszych rejestrach. Część osób już skorzystało z tych naszych ofert. My mamy również możliwość osoby kierować na pracy z naszych instrumentów rynku pracy, czyli na prace interwencyjne, na roboty publiczne, na staże. Do dzisiaj zgłoszonych do pracy zostało zaledwie 322 obywateli Ukrainy. I tu urzędnicy przypominają pracodawcom o pewnym bardzo ważnym obowiązku. Mamy świadomość, że w naszym regionie jest bardzo dużo obywateli Ukrainy, którzy już pracują. Dlatego też przypominamy wszystkim pracodawcom, którzy zatrudniają obywateli Ukrainy, o obowiązku poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy za pośrednictwem portalu praca.gov.pl o takim fakcie w terminie 14 dni od dnia powierzenia pracy. Brak tego powiadomienia wiąże się z możliwością nałożenia kary za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca. Więcej informacji można znaleźć na www.praca.gov.pl.